Okej, dobra. Jeżeli chodzi o dzisiejsze plany, to tak jak wam wczoraj zapowiadałem, lecimy dzisiaj z weekendem epickim, z eventem epickim w zasadzie na naszym zwiadowcy. Na ostatnim odcinku tutaj podbiłem, wbiłem sporo leveli, nie wiem ile, chyba 18 dokładnie, więc mamy już prawie 300. Dzisiaj się przebierzemy, cosik tu podziałamy, no i myślę, że dzisiaj na spokojnie ten 300 wpadnie, może nawet więcej. Poleciał mi tutaj kluczyk w ogóle do strefy mroku, do kolejnego lochu, dokładnie, do cyrku grozy, więc to już mamy z głowy. No i co? Oczywiście nic się nie zmieniło, bo ten odcinek nagrywałem wczoraj. Nic się nie zmieniło, także myślę, że nie ma co tutaj przedłużać, tylko napierdalamy ten event epicki. Ulepszona jakość przedmiotu, coś tam mam, więc sobie założę na czas rolowania, dokładnie. Jeden, drugi i jeszcze potrzebuję tutaj znaleźć trzeci, bo niestety trzeciego nie mam, ale to zaraz tutaj na spokojnie, dokładnie. Buciki, pierwsze lepsze niech będą, to sobie zostawię tutaj, żeby czegoś nie odjebać głupiego, to powiedzmy zrobimy tak i dobra, rolowanko. Nie klikam już lochów, nawet nie sprawdzam procentów, bo mówię, wczoraj wszystko docisnąłem co mogłem, więc już mi się nawet nie chce. Mamy pierwszy paseczek, zobaczcie w ogóle co się wydarzyło. Złapałem dyniaka. Złapałem dyniaka wczoraj po północy, nareszcie, po ponad miesiącu odkąd to konto istnieje, udało mi się złapać tego skurwola, więc nie chwaląc się mamy to z głowy. Dzisiaj jeszcze złapałem tutaj dziubinga, bo jeszcze żeby wykorzystać lato, więc trochę awki chociaż nie, w sumie to chyba tylko dwie misje zużyłem, bo od razu po północy miałem misję na dyniaka i dzisiaj w ciągu dnia druga misja to była Puszcza Zarośląska, to też tego złapałem, no ale głównie ten dyniak, nie, o tego dyniaka mi chodziło, bo jednak to jest HP, no i wiadomo jak to wygląda. Dobra, lecimy. Teraz tak, punkty życia, no to zamieniamy, nie ma opcji, plus 20, zawsze coś, zawsze to jakieś delikatne wzmocnienie, mogę od razu do kibla wyjebać, żeby już dzisiaj mieć z głowy wrzucenie i dobra, przebieramy się dalej, przebieramy się. Dokładnie, bez kitu. W takich godzinach jest do złapania, że ja kurwa nie mam czasu. O! Patrzcie, o to mi chodziło. Zobaczcie, jaką my tu mieliśmy starą klatę, sianko bojami. 109 i prawie 1000 pancerza. Ja pierdolę, o kurwa. A ja złota nie mam. Kurwa, ja golda sobie nie zostawiłem na przebieranie. Spoko, spoko, naprawimy to. Tylko muszę sprawdzić procenty w takim razie jednak. No na wieży mamy 0,86, nie? Na wieży mamy 0,86, więc to nie jest za dużo, ale dobra, ubiję ją. Zawsze to jakiś goldzik. No i może tornadko jakieś, nie? Może jakieś tornadko. Czy ogarniasz symulator walk w SF Toolsie? Gitson w miarę ogarniam. Plus minus ogarniam. Nie jestem jak... A w ogóle kolejne procenty po tej wieży to jest Hemoridor 0,17, co ciekawe. Także nieźle. Coś tam ogarniam, ale nie używam tego za często, powiem ci. Ja to używam zazwyczaj, jak chcę sobie sprawdzić, jak działa i item... O kurwa, faktycznie. Jezu, jakim jestem szczochem. Przepraszam was, że musicie to oglądać. Jeszcze raz musimy skana zrobić. No, teraz trochę lepiej te procenty wyglądają. 6% na wieży. Ja pierdolę. Z jakiej przeglądarki korzystać? Ja korzystam z Firefoxa. Ale że ja korzystam. No to z Firefoxa korzystam. Ostatnio mnie trochę wkurwia, ale jest taki w miarę leciutki, nie? Do używania. Mam przeglądarkę praktycznie non-stop otwartą i mam ciągle po 10 kart minimum odpalonych, więc jak coś takiego miałem na Chromie, to mi z moich 16 giga RAMu zostawały 3, nie? Bo kurwa Chrome tak wpierdala ten RAM, że to chuj. A Firefox jest taki leciutki, taki smoothy można by powiedzieć, i całkiem mi siedzi, nie? Dobra, mamy coś dla Woja, zobaczmy. Plus 47, tylko musimy runkę zamienić. Niech będzie, cyk. Odzysk klejnotu, cyk. Dobra, wieża nam padła. I teraz tak, może tornada jeszcze spróbujemy. Nie wiem, czy nam się uda, szczerze mówiąc. Ale żeby tego golda chociaż trochę nafarmić, żeby się kurwa jakoś przebrać, nie? Podpowiesz coś na EU6 na asasinie zabójcy. Próbuję coś działać, będę grał eko, czy to ma sens? Jeszcze jedno, mam Demon Huntera na 46 levelu i dasz poradę, jak szybciej wbijać level. Z góry dzięki. Alex Mig, jeżeli chodzi o zabójcę, to jak dla gracza eko może nie być to zbyt dobry wybór, z racji tego, że na zabójcy musisz jednak ogarniać dwie bronie, musisz ogarniać dwa gemy do tych broni i tak dalej. Oczywiście można, jeżeli masz na niego ochotę, to jak najbardziej możesz sobie nim grać, po prostu no może troszeczkę to spowalniać twój progres, nie? Nie oszukujmy się. Dwie runki, dokładnie, dwie runki tak samo.
Ale no, są osoby, które grają sobie z zabójcą free to play i sobie chwalą, nie? Więc jakby no... Kwestia tego, czy jesteś cierpliwy, bo na pewno progresować będziesz wolniej przez to. A drugie pytanie, jak szybciej wbijać level na Demon Hunterze, który jest obecnie najlepszą klasą do lochów? No to nie jest to problem, zwłaszcza jak masz 46 level, bo na twoim levelu głównym źródłem expa to są właśnie lochy. Także po prostu... Ale po co, Aleksmik, wysyłasz tą samą wiadomość? Przecież ci odpowiadam właśnie. Więc po prostu staraj się mieć jak najbardziej aktualny ekwipunek i klikaj lochy co godzinę. Przede wszystkim klikaj lochy co godzinę, bo mówię, na 46 levelu głównym źródłem expa są właśnie lochy. Dobra. Odnośnie twojego filmu z 3 miesięcy temu, potężny nerw berserka, niestety zapowiedziany. To już wprowadzili, czy będą wprowadzać, czy coś zmienili? Już jest wprowadzony. Już jest ten nerw wprowadzony. No w sumie już od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu. Chyba nagrywałem na ten temat film też, że już go wprowadzili. Ale jest, no. Nie ma moderacji, by dać bana, to wysyła? Nie, no za takie coś bana nie przesadzajmy. Flagowało mi live'a? Okej. Dobra, mamy 19 milionów. Możemy chyba wrócić do przebierania, tak mi się wydaje. Trochę się tam odłożyło. Teraz tak, klatuwa. Klatuwa nie ma żadnej runki, więc nic tu nie musimy zamieniać. Odzyskujemy sobie klejnot z bomby, lecimy dalej. No, głównie... O kurwa. Właśnie miałem powiedzieć, że głównie mi tu zależy na broń. Dzięki. Dzięki. Z góry. Piękna broń. Lecimy dalej. To jeszcze nie jest koniec. Rękawice. Tu też nie musimy runki zamieniać w sumie, jak tak patrzę. Więc sobie robimy odzysk klejnotu. Pyk. I wiecie co? Tak myślę, że może tak. Tu nie mamy runy jakiejś ważnej, więc sobie tu założymy ulepszoną jakość. W klatuwie nie mamy jakiejś ważnej runy, więc sobie założymy... To mogę już wyjebać. Też sobie założymy ulepszoną jakość, powiedzmy, żeby się tu nie zajebać w akcji po prostu. Żeby już mieć tą ulepszoną jakość cały czas na sobie, jak mi coś tam poleci, wiecie. Sianko THC. Jak mi coś tam poleci z lochów i tak dalej, to żeby od razu to było objęte, że tak powiem, tą runą. Więc okej, okay, tu jest ulepszona jakość, tu jest ulepszona jakość. I teraz tak, czy ja mam gdzieś jeszcze jakąś chujową runkę? W tym mam chujową runkę. Czyli mógłbym... Ej, co... Coś odjebałem. A nie, dobrze. Czyli robimy tak. Tu robimy cyk. Mimo, że to będę zaraz przebierał, więc to nie jest najmądrzejsze z mojej strony. Ale chuj w to. Ten przedmiot był już w toalecie, to jest na siłę. Plus 31, niby sporo, ale już nie będziemy się bawić. Czy ja coś tu mam jeszcze z kibla do rozmontowania? Mam. A nie, czekajcie. Plus 18, tylko runa słaba. Dobra, to na razie jebać. To można rozmontować. I to można rozmontować. Dobra, i nam zostaje tyle epiku w razie czego. I tu mamy już komplet. Git. Cześć Karolinka, witam serdecznie. Jakby to przebieranie zawsze tak wyglądało? No na razie jest git. Na razie nam lecą fajne itemki. Na razie nie ma powtórek i tak dalej. Co robi lustro od 50 levela? Jak zdobędziesz lustro w całości, czyli wszystkie kawałki, to wtedy możesz jednocześnie być na warcie i robić lochy. Powiedzmy być... W trakcie robienia misji, na jakiejś misji po prostu i też właśnie robić lochy, a rękę i tak dalej, no nie? To właśnie sprawia lustro, że tak powiem. Kurwa ma, dzisiaj mam jakiś znowu dobry humor, ja nie wiem. Nie wiem co się dzieje ostatnio, ale zajebisty jest humorek dzisiaj posiadany. Jak tam u was widzowie, co tam w ogóle słychać? Ja... to ja dzisiaj? Jak tam wam... W ogóle jakie macie plany na weekend? O, może tak. Jakie macie plany na weekend? Co ciekawego będziecie porabiać? Jest to, jak ktoś słusznie zauważył, długi weekend, jakby nie patrzeć. Jeżeli ktoś sobie pierdolnął w poniedziałek wolne, to idzie do pracy dopiero... Dopiero powiedzmy... W środę chyba, tak? Jak dobrze liczę. Więc długi weekendzik. Działeczka? No i zajebiście. Najebać się do odciny? No tak czułem, że ktoś to napisze. Na trzecią zmianę idę? O kurwa, to ci współczuję w takim razie. To ci współczuję w chuj. Czekajcie, czego nam tu jeszcze potrzeba? No potrzeba nam butów. Potrzeba nam butów i czapy. Butów i czapy. I możemy spierdalać do gabinetu magii. Wczoraj dwa koła grzyba poszło w nocy, trzeba... O kurwa. Dzień dobry! Dzień dobry Polsko, lecimy. Dobra, Kunegunda też ma brońkę przebraną, zajebiście.
Trzeba dokupić. A było trzeba dokupić o pierwszej. Okej, rozumiem. No tak, no. Widziałem, że ogólnie po północy strasznie dużo osób tutaj zaczęło puszać. W ogóle jeszcze muszę sobie... Musimy topeczkę sprawdzić. Kurwa mać, następna broń. I to jeszcze lepsza od tej, co kupiłem. Ja pierdolę, już golda nie mam znowu. Dobra, sprawdzamy procenty znowu. Trochę się przebrałem, więc... Okej, teraz tak. Jeszcze sobie tutaj poulepszam. Tylko na razie... Chociaż kurwa, ja już tu się nie będę przybierał. Ale nie, na razie razy dwa. Zamkniemy sobie cyrk grozy, zamkniemy sobie piekło w mroku. Nie wiem, czy dzisiaj, wątpię, ale ogólnie mówię. I wtedy sobie znowu wymienię ekwipunek i jego już ulepszę jakoś tam mocniej, nie? Jakoś tam powiedzmy, no nie wiem na ile mi starczy, ile mam teraz córek. No trochę mam powiedzmy. Niech będzie, dobra. No coś tu mamy, coś tu możemy poklikać. Tujcowa głowa, to jest maguś. Możemy ją jebnąć. Na wieżę kolejną mam 2%, więc też możemy. Razy 5 lekko, no właśnie. Jak sprawdzę stopeczkę, to ja dopiero jutro się oddalę. Bo czekam na aurę 8 jak coś. Iberyla odbiorę, będzie docisk. Okej, THC. O której się streamek zaczął? O godzinie 18. Weekend się szykuje zajebisty. Oj, Karolinciu, to prawda. Szykuje się bardzo dobry weekendzik. Razy 5 lekko, razy 6. No, coś takiego pewnie. Dobra. To mi daje w ogóle golda? Nie bardzo, tak szczerze. Nie bardzo. Tego już, chociaż nie, on jeszcze padnie, ale dobra, żeby nie klikać na pałę. Tutaj mamy magusia, na którego mam 5%, więc też go ujebiemy. Chociaż no to mi nie daje golda, nie wiem szczerze mówiąc, czy jest sens. Od którego levela można klucz do kibla znaleźć? Od setnego, już ci ktoś odpisał w ogóle, Alex Mik. Musisz, wiesz, musisz mieć bardziej podzielną uwagę, nie? O kurwa, jaki potężny epiczek. Niech będzie. Teraz tak, boss orków. No liczę, że mi poleci jakiś epik najlepiej drogi do wiedźmy. Ale z tego co widzę jest lipa. To mi jeszcze padło, czy ten bezok nam padnie, to jest zwiat. Skip 2 gemów i masz golda i może czarny będzie. A ile te gemy kosztują? Przecież te gemy są tanie w chuj w tym momencie. Dobra, nie ma co klikać na ślepo. Fałszywiusz Lochard, na niego jeszcze mamy fajne procenty w tym momencie. Omijam oczywiście strefę mroku. Z racji tego, że... Z milion? Ale to może u ciebie. Ty masz mocniejszą kopalnię. Fałszywiusz Lochard nam jeszcze padnie i jeszcze nam wieża padnie. No i może to tornadko dalej. Dobra, mamy 297, jest jakiś epik. O kurwa, dajemy do kotła, pewnie, że tak. I teraz tak, wieżyczka znowu. Wieżyczka Free Goldzik. Pyk. Coś na siłę. Plus 72 punkty życia. Piękny itemek. Pyk. Już możemy to kupić. Teraz tak, no Kunegundzie już wymieniliśmy. Do kibelka mamy coś dla Woja. Plus 35, fajna runka. Jak najbardziej można wymienić również. Nie czarowałem tu itemków jeszcze, ale nie ma żadnych fajnych czarów, więc wyjebane w to na razie. I co, może jakieś tornadko? Żeby znowu nie musieć tego golda. Nie ogarniasz punktów życia dla pachołków? Mogę to ogarnąć. Mogę to ogarnąć szczerze. Ale oni już w większości to chyba mają ogarnięte. O kurwa. Dobra, zaraz to ogarniemy, no. Na spokojnie. Kurwa, tyle razy już im dawałem jakieś punkty życia, że myślałem, że już mają minimum po 10% wszyscy. A tu jednak chuj. Jezu, jak kiedyś to grałem, to żadnego dobrego streamera, aka youtubera nie było, ale nagle taki neutral przychodzi i tylko pomaga. Ja pierdolę, Aleksmik. Nie słodź mi tak, bo aż się robię czerwony. Zawstydzasz mnie. Ale bardzo miło to słyszeć oczywiście. Służę pomocą. Dobra. Okej, tu nam jeszcze ładnie popada. Ten goldzik wpada. I teraz tak, kolejny woj. To możemy posprzedawać wszystko. Czy mamy jakieś punkty życia? Tutaj mamy czwóreczkę. Przecież to jakiś gbur? Że ja? No tak, czasem jestem gburowaty, to prawda. Czasem się zdarzy. Co my tu mamy? Dobra, na razie nic. Okej, to dalej przebieranko w takim razie. Dalej przebieranko. Kurwa, następna broń. Dobra, no kupię nawet do kibla albo tam... Chociaż nie. Ale to na wszystkie staty, to nie ma co. Dobra, jest czapeczka. Czapeczka mi zabiera trochę pancerza, ale wyjebane jaja. W to. Możemy podmienić jak najbardziej, tylko musimy runki zamieniać.
odzysk klejnotu, pyk. I od razu ulepszymy razy dwa. Dobra, jeszcze potrzebujemy butów. Ile te buty mi dają? 318. No to na butach bym dostał w chuj. Tylko czy one mi w ogóle polecą? To jest pytanie. Munik, dziękuję ci ślicznie za gifcika. Dzięki pięknie, wariacie. Dla Alex Mika. Wpadaj częściej, wariacie. Bez kitu. Kiedy jakieś promki na grzyby? Mr. Gawdron. Prawdopodobnie jakoś w drugiej połowie sierpnia będzie letnia wyprzedaż. To oznacza pakiety ze specjalnymi surowcami. W sensie tam jakieś klepsydry i inne pierdoły. I promocja 25%. Raczej powinno to być jakoś w sierpniu. Dobra, lecimy dalej. Kurwa, nie wiem, czy chcę szukać samych butów, bo powiem wam, że może to wyjść droższe niż się wydaje, no ale dobrze by było te buty zamienić. Myślałem, że tu mam w ogóle jakieś, ale nie mam niestety. Zobacz sobie potem, czy jakiegoś freeloszka na 300 nie możesz wykopać. Okej, zobaczę. Za momencik. Paseczek plus 4. Lipa. Kurwa, plus 10 teraz. Ale za 10 baniek. No nie chcę. Co prawda musimy jeszcze, w sensie powinniśmy wymienić brońkę dla maga. Ale już chuj, może poleci. Paseczek, dobra. Powiedzmy, że jeszcze jest 200 grzybów na zbrojownię. Plus minus. Kolejna broń. Cianko Kiela, witam serdecznie. O, kurwa. I są buty. Dzięki. O kurwa, i nie zamieniłem runy. Co ja tu miałem za runę? Ulepszoną jakość przedmiotu chyba. A nie. Punkty życia. Pierdole. Dobra, czekajcie. Te punkty życia musimy poszukać i tak, przy okazji. Jezu, jestem jakiś roztrzepany dzisiaj. Nie wiem dlaczego. Zręczność. To możemy jeszcze dokupić. Premia do PD, wyjebane jaja. Punkty życia 4. Dobra. Kiela, dziękuję ci po raz kolejny za 100 bitsów. Sianko Skilż, witam serdecznie. Zamień runy. Pyk. Dobra, to możemy wyjebać. I teraz tak, i tak szukamy punktów życia dla pachołków, więc trochę zwolnimy. Przy okazji jakieś potki pokupujemy, jak będziemy sobie wolniej rolować. Żeby tutaj pokupać przy okazji na zapas dalej. Chociaż, no, 15 milionów mam to na luzie. O, zobaczcie. I przy okazji wydropiliśmy, że tak powiem. Tylko tak, teraz żeby nie zjebać, to zamieniamy. Cyk, odzysk klejnotu, cyk. Pyk. I od razu ulepszonko razy dwa. Dobra, w ogóle nam nie lecą punkty życia. Co to są bitsy? Jeden bits to jest bodajże 1 cent, jak się nie mylę. Natomiast jak nakładać czary? Od 66 levela masz wiedźmę, u której masz właśnie czary. I możesz sobie je kupować za golda. Po prostu. Nie ma w tym większej filozofii. Tak, no, a nie zrobiłem. Ale to ja i tak bym jeszcze posprawdzał. Na końcu, jak już będę czarował wszystko, no nie? Dobra, tutaj mamy to. Tu jakieś poteczki jeszcze. No dawaj. Kurwa, i tam nie sprawdziłem runy. Na pewno tam były punkty życia, jestem kurwa przekonany, że tak było. No ale niestety, w tym momencie już się nie dowiemy. Najebiesz mu? Nie, przecież to niezgodne z prawem. Porozmawiam z nim. Dobra. Ale mnie dzisiaj wszyscy wkurwiają, ja też? Niezłych rzeczy się dowiaduję na czacie własnego streama. Nieźle. Dobra, o, są punkty życia. Teraz tak, Kunegunda 10%, czyli to jeszcze nie będzie full, no ale chuj. Okej, szukamy dalej. Ile mam golda? 5 milionów tylko. Kurwa, ja nawet na te potki nie mam. Jezu, ile to kosztuje? 3 miliony. Dopowiadasz sobie skarbie? No, odroczę się, nie? Wiadomo, o co chodzi. Dobra. Okej, Kunegunda ma 15. Czy nie mogę tutaj jeszcze tego tornada trochę popchać w międzyczasie? Może by się udało. Dokładnie. Znowu musimy trochę goldzika nafarmić. No odjebałem, nie? Odjebałem, dlatego że powinienem przynajmniej z 2 dni zawki zostać tego golda. Jak i tak planowałem tu przebieranie. Ale jakoś tak mi się zapomniało. Ale chuj, jesteśmy jeszcze na tym etapie, gdzie no jak sami widzicie, troszeczkę klikanka i ten goldzik znowu się pojawia.
Cię oglądam, oficjalny Shakes and Fidget w tle i ekstra klapy oglądam. O! Kurwa, Arix. Jaki jesteś... wielozadaniowy, wariacie. Tak zwany multitasking. Multitasking. Ej, właśnie, a propos dropów, ile procent? 22% ramki mam już, widzowie. Czajcie to? Już niedługo ubiorę tą piękną rameczkę. Mam połączone dropy, ale nie zdobyłam nagród, o co chodzi. A co ci pisze, jak wejdziesz w dropy i nagrody w taką zakładkę? Wariacie? W sensie tam na Twitchu. Upewnij się, że masz na pewno połączone z odpowiednim kontem na Twitchu. Tym, na którym oglądasz oficjalne transmisje. Tutaj jak sobie wejdziesz w ustawienia, konto Shakes and Fidget, to tutaj masz napisane, jakie to jest konto. I co? No i upewnij się, nie? Że tam wszystko jest ustawione git. Municzku, dziękuję ci ślicznie za kolejnego gifta. Dla Radek Nenipan. Dzięki. Jak ramka wpadnie, to koniec dropów? Tak, ramka to jest ostatnia nagroda z tych dropów. Majrusiwo, jeżeli piszesz o weekendzie epickim, to tylko zwiadowca. Natomiast jak skończymy szybko, to jeszcze aweczki może poklikam, nie? Na kontach. Dobra, lecimy dalej. Jest jakaś podka. No dajcie te punkty życia, proszę. Zręczność. Te podki nie są takie drogie, ale... ale wiadomo, punkty życia, dobra. Teraz co? My jesteśmy na zręczność, więc w sumie... dobra, damy Mariuszowi może. Chciałem w ogóle poczekać z tym... z tą wymianą tych punktów życia, jak już będę po 5% dropił. Ale może faktycznie macie rację, żeby to zrobić raz za dobrze. O tego streamka mi tylko chodzi? W sensie, że o mojego? No to... po weekendzie epickim, jak zostanie nam jeszcze czas, to jeszcze aweczki poklikamy. Tak mi się wydaje. Dobra, są punkty życia znowu. Kurwa, drogie są te itemy bardzo. Nie wiem, czy chcę to robić tak szczerze od razu. O właśnie, a wczoraj ten kozduś zaczął się udzielać na gildii bardziej THC. Od razu zwróciłem uwagę na to. Bo wiem, że ty pisałeś. Kurwa, może wiecie co? Może najpierw to po prostu... Wymienimy sobie te itemy jeszcze dwa, czyli jeszcze pierścionek i jeszcze wisiorek, bo potrzebujemy to wymienić. I potem ewentualnie będziemy myśleć jeszcze o tych punktach życia. Żeby tutaj się nie jebać z goldem, albo żeby nam nie brakło golda, nie? Tu punkty życia musimy wymienić. W ten sposób. Odzysk klejnotu, cyk, pyk, razy dwa. Dobra, i jeszcze wisiorek. Sam początek rozmowy. Wy to nawet się przedstawić do klienta nie umiecie. Jezu, kurwa. Ale dzisiaj... ale dzisiaj masz, kurwa, dzień w tej robocie, nie? Współczuję ci w chuj. Jebane kurwy się trafiają. I dobra, to nam się nie przyda. Mam połączone z dobrym kontem? No ale nie wiem, nie wyświetlają ci się dropy w tej zakładce, czy o co chodzi? Bo nie wiem. Nie mam pojęcia, szczerze. Tak nie wyświetlają mi się dropy? To nie mam pojęcia, z czego to wynika, tak szczerze. Nie mam pojęcia, z czego to wynika, ja tak nie miałem. Może spróbuj napisać na support po prostu. Wiem, że to taka porada troszeczkę z pizdy, no ale ja nie miałem tego problemu, nie? Ja tak gabinetu szybko nigdy nie klikałem. No można by. Ale no już mi się nie chce, plus nie mam tego golda, nie? Więc jak tak się będę bawił co chwilę, to się w końcu wypierdolę z golda. Kurwa, ale że mi ten wisiorek tyle nie leci. Call center to jest stan umysłu, trzeba mieć stalowe jaja, żeby tam robić. No widzisz. Ktoś musi mieć jaja w tym związku. I w tym przypadku padło na moją kobietę. Jest jak jest, nie? Zdarza się. Nie no, przysięgam, ten kurwa wisiorek na 3 staty to jest prank jakiś jebany. O!
kurwa. I nie mam golda. Czekajcie. Zobaczymy procenty, czy coś tu mogę jeszcze ubić. Wieża 3%, dobra, to jeszcze wieżę powinniśmy. Ale THC! Są różne rodzaje call center. Karolina pracuje akurat w takim, gdzie to nie ona dzwoni do ludzi, tylko oni dzwonią do niej, no nie? Więc to zupełnie nie o to chodzi, co napisałeś. Bo wiem, o czym mówisz, wiem o tych call center, gdzie do ciebie dzwonią, kurwa, z jakąś fotowoltaiką i tak dalej. No tak, no jest to wkurwiające, nie ma co się oszukiwać. Ale nie, ona w czymś takim nie pracuje akurat. I dobra, siadło, to możemy rozmontować. No ale wiesz, ma to narzucone tak jakby odgórnie, nie? To też trzeba zrozumieć drugą sytuację, w sensie drugą stronę. Ja sam się zdziwiłem, jak się dowiedziałem szczegółów, jak to tam wszystko wygląda i tak dalej. No i pojebane tam są zasady z co niektórymi rzeczami. Ja bym na przykład się nie potrafił dostosować, ale no trzeba, nie? Dobra. Sianko Szymuś, witam cię serdecznie. Dobra, powiedzmy, że jesteśmy przebrani, niech będzie. Zaczarujemy sobie to, bo to nam się przyda. Mamy 15% punktów życia, mamy itemki ulepszone razy 2. Jakieś tam brońki powymienialiśmy pachołkom. Lecimy, robimy sprawdzenie. Najbardziej mnie interesuje twierdza posępnego czerepu i to jest... A ile mam na cyrk grozy? Też mam dużo. Dobra, skupiamy się na tym, bo to nam daje najwięcej expa. Skupiamy się na tym. I po prostu wpierdalamy ten 300 level. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Ja mam nowinę. Postanowiłem iść na studia. W obecnej robocie nie przedłużają ze mną umowy. To na razie pierdolę. Idę się dalej uczyć. No. Jest to jakieś wyjście na pewno. Jest to jakieś wyjście. A ile masz lat, Seba? Że tak zapytam. Dla kogo timeouta THC wykupiłeś? Bangi ich uśmiecia? Kurwa, czemu tak ostro? Ja rozumiem timeouta i tak dalej, ale... O, punkty życia. Rozumiem timeouta i tak dalej, ale czemu tak ostro od razu? O kurwa, ja mogę mieć 15% na broni? Czemu ja tu mam 13? Halo? Dobra, teraz git. Już daję, momencik. Zabrałem mu golda na jedną... 20 staty? A, okej. Dobra, i Mariuszek ma już punkty życia komplet. Pięknie. Lecimy dalej. 2,99 level. Mieliśmy maga. Mag to był bloczek. Ale teraz mamy już wojowników. I w tym momencie za 3, 2, 1... Kurwa. Jak wyliczył jebany. 300 level na EU5. Po miesiącu i 4 dniach. Holy shit, man. Nieźle. Wierzchołek Góry Lodowej. Dobra, to możemy sobie wyjebać. Mamy jakąś brońkę dla woja. 12% runka. No jebać to, tak szczerze. I co? I twierdza posępnego zamknięta. Teraz mamy cyrk grozy. Na razie tutaj się skupiam na tych lochach, bo mówię, one dają najwięcej expa. Za ile ban na tydzień za tą kurewkę? THC, nie mam cennika takiego. Daj mu już spokój. Ja pierdolę. Już, wystarczy na jeden dzień. Myślę, że zrozumiał swój błąd, spokojnie. 1000 zł za tydzień ban? Nie. A ja nawet zaproszenia nie dostałem. Biblet hump. Ale dziękuję za informację, Michasiusiu. Dobra, leci. 302. Do kolejnego maga powinno jakoś siadać. Pyk. Teraz mamy tak. Teraz mamy jeszcze woja. Raczej go jebniemy. Tak mi się wydaje. Nie dostaniesz? No raczej nie dostanę. Zdarza się. Nie potrzebuję rajda.
Najważniejsze, że wy, kochani widzowie, jesteście ze mną. Plus 21, pancerz na plus, niby spoko, ale musiałbym zamieniać runę, więc pierdolić to. Za mało daję, żeby było warto. A, ja w ogóle portalu nie kliknąłem. Szczerze? Może by się go udało zrobić na raz w ogóle. O kurwa, chyba się nie uda jednak. No to nieważne. Dobrze, i teraz tak, poklikamy sobie to, co jeszcze możemy dopchać. Dom strachów, sympatyczne bliźniaczki, 12,5%. Dawaj mi to. 24? O, czyli jesteś rok starszy ode mnie. A studiowałeś już coś? Czy od razu po szkole poszedłeś do pracy i dopiero teraz zamierzasz studiować? W sensie zaczynać dopiero studia. Dobra, to zostawimy do kibla. Tu mamy Magusia, on już chyba nam nie siądzie. Bazyliszka 8%. To jeszcze możemy ujebać na spokojnie. Dobra, i mamy 303. Tego to chyba też zrobimy z bomby. Demoralizator, to jest zwiadowca. Ja teraz zmieniam kierunek. Kurwa. Jezu. Nie wiem. Nie wróciłbym na studia tak szczerze. Ja najpierw zawodówka, potem liceum zaoczne i szkoła policealna. Aha, aha, okej. To ty tak troszeczkę, że tak powiem, niestandardowym schematem poszedłeś. Teraz mamy bezoga. Na bezoga mamy już 2%, ale też go raczej pierdolniemy jeszcze. Cyr grozy to już zrobiłem. O, tyranka Tacy. Tyranka Tacy 1,46. Ona nam da dużo expa. I obłudny oszust 0,47. To jest mało procent, tak szczerze, ale dobrze by to było ubić, tak szczerze. Bo one nam dają sporo expa, nie? Dobra, na tego jeszcze powiedzmy z 50 grzybów, bo to jest i tak tyle expa, że net, kurwa, szkoda to klikać, jak mam być szczery. Ale dobra, siadło. To możemy jeszcze wyjebać. I teraz tak, tyranka Tacy, to jest ta. Zwiadowca, no powinno paść w miarę szybko. Tylko tu musimy jakieś uniczki zastosować konkretne. Dawaj, dawaj. No i co my tu jeszcze mamy? Na wieżę mam 1,65. To może jakoś tam pod koniec, jak już nie będzie co klikać, to ją sobie spróbujemy ubić. Zobaczymy tego maga. O dobra, siadło. O kurwa, jakie to drogie. I Kunegundzie daje plus 60. Dobra, to zrobimy to w ten sposób, a to oddamy wiedźmie, jak będzie chciała. 20 milionów golda, to jest sporo całkiem. Będziesz tutaj stopował, tak, 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 no jak na każdym koncie będę stopował. Dobra, czy tego obłudnego oszusta chcemy klikać? Na 0,50? No spróbujemy. Może się uda, powiedzmy ze 100 grzybów na niego. Jak nie padnie, to sprawdzam procenty. Co to ten Biblet Hump, czy jak to tam się mówi? Skills, to jest po prostu emotka. Biblet Hump to jest, nie wiem czy kojarzysz grę The Binding of Isaac. To jest taki po prostu płaczący Isaaczek. Ja przepraszam bardzo, ale ja mam taką jakby... Nauczyłem się po prostu... O, dokładnie ta emotka, co ją Faren wysłał. Nauczyłem się jakby troszeczkę slangu twitchowego i ciężko mi to z siebie wykorzenić. A zdaję sobie sprawę, że jak ktoś tutaj wchodzi na Twitcha tylko dla mnie, to może nie wiedzieć do końca, o co chodzi. W sensie tylko dla mnie. Kurwa, jaki narcyz pierdolony. Po prostu ktoś, kto jest zainteresowany tylko Shakesem i nie siedzi jakby w community Twitcha za bardzo, nie? Rozumiecie, o co chodzi. Dobra, 100 grzybów poszło, nie siadło, zobaczmy. O kurwa. Na maga w cyrku mamy 0,50. Na obudnego oszusta 0,57. Kurwa, no tak szczerze... Pozostaje nam tak, obudny oszust... I ten cyrk grozy. Ten mag. I na obydwa są chujowe procenty. Ale nic nie mam tutaj więcej. No i tą wieżę jeszcze, ale to jak oni padną. No ta wieża to tam prędzej czy później się zrobi. Okej, zaczynamy od tego. Może po 100 grzybków będziemy? Na jedno i drugie? Zobaczymy, co nam szybciej padnie. Kurde, no fajnie by było, fajnie by było. Jakoś to tam docisnąć troszeczkę. No tu jeszcze tych czarnych gemów nie mamy w pełni, więc to też na pewno troszeczkę przeszkadza, że tak powiem. A jakbym tutaj, kurwa... No, tu dzięki. Ty, ale poczekaj, czy to jest sens w ogóle robić? Nie ma sensu, bo ja tego jeszcze piątego nie ubiłem. Dobra, to chuj. Wymienimy najwyżej temu.
Dobra, jebać. Po prostu klikam. Po prostu klikam i liczę na farta. Liczę, że nam to siądzie. No 0,57 to niby nie jest tak mało. Na przykład na piekielnego Petera w siedzibie głównej, czyli tego, co był po tyrance Tacy. Tak, tak, Tacy już ubiłem, no. Na niego mam 0,17, no to są niewielkie procenty. W sumie tam Tacy możemy obejrzeć z ciekawości. Jak to tu wyglądało. No, klasyczek. Dobra, czekajcie, jeszcze z 50 grzybów może na tego. I polecimy tam. 0,57 to prawie jak za free, już dawno tyle nie miałem na danga. Tak, THC, ale jakby ci to powiedzieć, myślimy troszeczkę innymi kategoriami, nie? Na przykład wiesz, jak ktoś mówi, że dla niego duże procenty są od 3%, no to ja mówię, że dla mnie spore procenty są od 0, powiedzmy 70, nie? Także no to zależy, jak kto na to patrzy. Dobra, dawaj mi to. Kurwa, szkoda, że nam takie chujowe czary siadły na początku. Jakby tu siadły chociaż rękawice albo brońka, to wiele lepiej by się tą strefę mroku robiło, no nie? Dla mnie od 0,08, no właśnie, właśnie. No będziemy tak zmieniać, 100 grzybków na tego, 100 grzybków na tego. Mam na to przeznaczone powiedzmy 1000 grzybów. Jak nic nie padnie, to chuj mi w dupę i kończymy to przebieranie. 300 wbity, więc wyjebane. Cel zrealizowany. I itemki przede wszystkim świeże. Itemki świeże z runami. Także nie ma tragedii. A najwyżej się tam jeszcze po weekendzie dociśnie trochę. Chociaż nie, po weekendzie to na pewno nie. (Grywa) 5, 4, 3, 2, 1. Niestety, dobra, wracamy do tego. Giga mocny content. Wiem o tym, zdaję sobie sprawę. No ale mówię, no, oprócz wieży nie mamy tutaj nic ciekawego do klikania. Tak, TBH. W ogóle po tym jest ten kowal. Ja nie wiem, czy ten kowal to nie jest za darmo. W sensie nie pada nam ta go z bomby. Tak mi się coś wydaje. Że ten kowal był takim kasztanem jebanym, że on bardzo szybko padał. I w strefie mroku, i w strefie światła. Ogarnęłeś HP? Barbar jeszcze nie ma. Jeszcze Barbarowi brakuje. Kurwa, siedzi, dobra, mamy to. I tego kowala zrobimy z bomby? Chyba tak, dokładnie, mamy. 305, okej. Coś się ruszyło, kolejne punkty życia. Ten ma 15, ma, dobra, czyli teraz Barbarowi wymieniamy. Pyk. Zręcz, ale to jest drogie, to też zostawimy tak. A to sobie sprzedamy po prostu. Dobra, obejrzymy. Obejrzymy. Jak to wyglądało. Kurwa, ile on bije. Ile ja tu uników musiałem zrobić. Holy shit, man. Dobra. A tak się zastanawiam jeszcze. Chyba tak, no. Wydaje mi się, że tak, THC. Tak się zastanawiam jeszcze, bo jakbym zrobił na przykład tak i bym sprawdził tak. Kurwa, jaki to ma rozrzut tragiczny. Chuj, druga rózga. O kurwa. No. Wszystko przemyślane. O kurwa. O jest. Ja pierdolę, zapomniałem, że to jakaś stara broń jest. Dobra, chuj mi w dupę. To jednak nie zrobimy tego, czego chciałem. Dobra, może wieżyczkę. Jeszcze ubijemy. Ja pierdolę, czemu nie spojrzałem, tylko od razu tamtą rozmontowałem. Jestem takim dzisiaj głupkiem. W sumie ostatnio to często mi się zdarza być takim przyjebanym, ale trudno. Okej, kolejna wieżyczka nam padła, mamy już 94. Mamy trochę golda, możemy w sumie wrzucić. Zakochany. Może coś w tym być. Wrzucimy sobie tutaj i dobra. I resztę grzyboli
dajemy na tego. Na tego mamy bardzo podobne procenty co na obłudnego oszusta. Natomiast wiadomo, tutaj jeszcze dochodzą pachołki, więc to może nie być takie proste. Ale zobaczymy. Nie bądź dla siebie zbyt surowy, pomylić się ludzka rzecz. Jasne, Seba, pomylić się to jest ludzka rzecz. Aczkolwiek już się dzisiaj pomyliłem ze 4 razy. Także rozumiesz, wariacie. czyli ile? No tak z 500. Sianko Aktimelek, witam cię serdecznie. Witam, wariacie. No padnij jeszcze, proszę. O, dziękuję. Ej, naprawdę, ta gierka jest fajna, ją wystarczy prosić i jest git. Dobra, i rozmontowanka dzisiaj wszystkie zrobione. Teraz mamy tak, zwiadowca nam powinien paść ładnie. Kurwa, jakby tu mi jakaś rózga dla maga poleciała, to bym był po prostu w niebo wzięty. Ale tutaj za dużo nam to nie da, bo chyba, chociaż nie, trochę nam da. Sianko bogaty, widać, witam, widać, witam. Coś na siłkę, ale okej. Nie ma co być złym, dokładnie tak. Chociaż nie, bo tutaj Maguś to jest dopiero na 7, 8, na 9. Dobra, to jeszcze... Kurwa mać. Nie spodziewałem się, że tak szybko. No to co, no to musimy sprzedawać, bo już nie mam miejsca niestety. I co? I tego zwiada jeszcze zrobimy. I na kolejnym Magusiu chyba bloczek. Jak na tamtego mieliśmy 0,50. Dobra, 308. Jak na tamtego mieliśmy 0,50. Są punkty życia. Ile on już tu ma? 9. To dobra, zamienimy mu. Widzisz? Punkty życia się same robią. Pierwszy to też mag tam? No właśnie, właśnie. Także nie wiem, czy jest sens. Dobra, sprawdzimy procenty po prostu. Madame Mystique 0,08%. Szukaj broni nowej. Możemy trochę porolować w sumie. Ty, a jeszcze tornado. Jeszcze o tornadzie zapomniałem. Jeszcze tego tornado powinniśmy trochę porobić. W sam raz, bez kitu. Enter i na papieroska przychodzisz, a tu padło? Tak robisz THC? Znam osoby, co tak robiły. Że zostawiały kurwa enter na lochu na jakimś 005, szły sobie gdzieś, wracały i padło albo nie. Pozytywne zaskoczenie albo negatywne. Parę loszków tak już poszło, rozumiem. Ej kurwa, mało nam expa daje to tornado. Jak tak patrzy. Giga mało. I też jakoś tak łatwo nie pada, jak myślałem, żeby padało. Dobra. Spróbujmy coś tu jeszcze porolować, ale to już takie ostatki. Paseczek do klaserka, ale to jebać. Chociaż, kurwa, inaczej. Zrobimy parę skipów po prostu za tą końcówkę grzybów. Może nam poleci klucz. Może jakiś czarny gemik, chociaż no nie widzę. Dobra, jeszcze dwa. No niestety. Dobra, niech będzie. Okej, tu mamy jeszcze jakiś gemik. Zara ci grzyby kupię. Dzięki. 352, dobra, niech będzie tu. Nie ma tragedii, szczerze mówiąc. W sensie 308 level, nie wiem który miałem. 296 chyba, czy 297. Trochę leveli wpadło. Może tu jeszcze się przebiorę jakoś. Chociaż raczej nie, bo nie będę miał czasu. Ale no zobaczymy. No i pewnie jakoś w przyszłym tygodniu kolejny odcineczek, gdzie będziemy dalej cisnąć. Tak naprawdę no głównie tą strefę mroku musimy, nie? Ale nawet git. Trochę tam popchnęliśmy, trochę tam nadrobiliśmy. Co do topeczki jeszcze, bo wam miałem pokazać jak się prezentuje. To w tym momencie wygląda tak. THC, który napisał, że...
jeszcze nic nie puszował i czeka. W ogóle dzisiaj mamy piątek, ja nie wiem kiedy ten zapis wleci na kanał też. Możecie napisać pozdro Ity, chociaż to już końcówka. THC mówił, że jeszcze nic tutaj nie dopychał. Jeszcze czeka na legendarny gemik, na nową aurę i tak dalej. A w dalszym ciągu ma najwyższy level na tym serwerze. Taka ciekawostka. Chociaż mamy dopiero, tak jak mówię, piątek, event się dopiero zaczął. Może jeszcze ktoś będzie dopychał i tak dalej. Więc zobaczymy. No ale najwyższy level ciągle 334, ale już tutaj dużo 320 plus i tak dalej. Więc wiadomo, jak to wygląda. No i tyle, nie? Ile w ogóle pupili najwięcej? O kurwa, jak wysoko jesteśmy w pupilach. Holy shit, man. 60 pupili najwięcej. A my mamy 55. Skarabara jutro, muszę pamiętać. 62? Gdzie 62? A, bez kitu. Typisz Andy. 62 pupile, no, racja. O, i tak to się prezentuje po prostu. Powoli do przodu.